Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj filmik trochę innego typu. Dużo jest pytań o montaż ławeczki KSSL062, więc postanowiłem, że zrobimy filmik taki, w którym rozbiorę ją i złożymy ją od podstaw krok po kroku, żebyście wiedzieli, jak składać tą ławeczkę. Także będziecie mogli sobie dzięki temu filmikowi poskładać ją, ewentualnie jakieś może się rozwieją wątpliwości co do montażu tej ławeczki. Potrzebna nam będzie instrukcja obsługi, którą pewnie będziecie mieli dołączoną do ławeczki. Jak nie, to będzie w opisie filmu umieszczony link, gdzie będziecie sobie mogli w PDF-ie pobrać tą instrukcję. Klucz 17, drugi klucz 17 nasadowy, śrubokręt krzyżakowy i miarka. Także ja zaraz rozbieram tą ławeczkę, ułożymy ją tutaj rozłożoną na części i będziemy ją składać krok po kroku, więc zaczynamy. Ogólnie całość skręcania nie jest jakaś bardzo skomplikowana. Przypomniało mi się, że dobrze mieć ze sobą w sumie dwa klucze płaskie 17, bo tam trzy elementy będziemy dokręcać i trzeba wsadzić płaski klucz w tą szczelinę. Więc przydadzą się dwie 17, jedna do blokowania, druga do dokręcania. No i tyle. Mamy instrukcję obsługi. Zaraz wam pokażę te wszystkie elementy, jak wyglądają, bo mniej więcej tak paczka wyglądała, więc trzeba po prostu spokojnie przeglądać instrukcję i krok po kroku działać do celu. Tutaj wygląda to tak. Tak właśnie też paczka, rzeczy, które przyjdą do was w paczce, będą zapakowane. Ewentualnie no, nie będzie zamontowanych tych takich plastikowych zaślepek przy elementach tych bocznych ławki, no ale nie będę już tego zdejmował, bo to sobie każdy już pozapina pod koniec. Pierwszym elementem, jaki będziemy skręcać, będzie podpora całej ławki, czyli ten element z tym i będą łączone tymi czerwonymi uchwytami, to będzie łączone na tych śrubach, zaraz sobie zobaczycie, jak to będę skręcał. W pierwszej kolejności, tak jak w instrukcji, montujemy ze sobą te dwa elementy za pomocą tych tutaj czerwonych uchwytów. Montujecie sobie tak, najpierw sobie to przymierzacie, tutaj są dziury nawiercone. Trzeba po prostu to sprawdzić, jak to ma wyglądać i zaczynamy. Montujemy te dwa elementy ze sobą, używając tej blachy i śrub. Czyli przykładam sobie to w ten sposób. Wkładam sobie śrubę z jednej strony najpierw. Przykładam sobie blachę w ten sposób. Łączę nią ten element z tym elementem, ta część będzie ruchoma. Wkładamy sobie tutaj tą śrubę z tym pokrętłem i podczas ćwiczeń będziemy sobie ją zapinać, a jeżeli będziemy chcieli złożyć ławeczkę, to będziemy wyjmować. Z drugiej strony przykładamy również blaszkę przez te śruby i dokręcamy. Teraz wam zrobię przybliżenie, jak to wygląda. Tak to będzie połączone ze sobą. I te śruby po prostu skręcamy z drugiej strony i będziemy mieć podstawę tej ławeczki. Tutaj akurat przyda nam się krewetka, więc można od razu sobie zamontować śruby i skręcić je. A ta do regulacji i do składania będzie miała takie pokrętło, więc to sobie też składamy od razu tutaj. A to dociągamy grzewotką. Za nami mamy zrobioną podstawę ławeczki. Teraz będziemy łączyć ze sobą poszczególne elementy. Będziemy budować tak jakby podstawę tych części, na których się będziemy kłaść i siadać na ławeczce. Będzie nam potrzebny ten element i ten dłuższy. Rozpoznacie je po tym, że będą tutaj ścięte w tym miejscu. Więc ta część będzie wchodzić po prostu tutaj pod blokadę ławeczki.
tak jak tutaj widzicie. I przez te elementy musimy przełożyć te rurki. Czyli przekładamy sobie tą rurkę przez tą krótszą część, która wchodzi do tego dołu. Nakładamy na to te dwie pocięte rurki. Wkładamy tą najdłuższą śrubę. Tylko musimy przełożyć ją tak, żeby pasowała tutaj do... Można sobie ją tutaj lekko skręcić, czyli robimy takie coś z tych nakrętek. Tutaj sobie daję tą śrubę od razu. Macie tutaj te specjalne uchwyty, żeby sobie wsadzić klucz, więc najlepiej będzie w ten sposób zrobić palcem, czyli lekko tą śrubę, jak mamy ją wsadzoną, dokręcić, a potem już na dwa klucze, czyli tu sobie blokuję ten klucz, a drugi ją dokręcam. Mamy skręconą pierwszą część. Trzeba po prostu złapać ten sposób, który pozwoli nam zmontować to, więc musicie sobie po prostu chwycić palcem, przytrzymać, a tutaj macie takie specjalne dziury wycięte, żeby można było wsadzić klucz, więc to jest podstawa. Tutaj sobie po prostu trzymacie jednym palcem z tej strony kręcicie i jakoś no, metodą prób i błędów uda wam się dokręcić w końcu tą śrubę, żeby było ok. To mamy pierwszy element, który wsadzamy tutaj od dołu ławki, to będzie to siedzisko. Zaczynamy z dalszą częścią. Pierwszą część mamy zmontowaną, więc lecimy drugą. Potrzebujemy tą największą śrubę, którą widzicie tutaj. Elementy oparcia i lecimy. Najpierw wsadzamy tą największą śrubę tutaj w to miejsce. Potem dajemy dystans, ten taki mniejszy. Potem dajemy element oparcia. Potem dajemy kolejny dystans, ten mniejszy, trochę dłuższy od tego pierwszego. Przechodzimy przez środek ławki, której tutaj mamy w środku też ten dystans. I znowu, tak samo jak w pierwszym, ten mniejszy dystans. Element oparcia. Najmniejszy dystans. Element siedziska i nakrętka. Więc mamy ze sobą związane siedzisko i oparcie. Śruba, mały dystans jest tutaj pomiędzy tymi dwoma śrubami tutaj. Drugi dystans, środek. I tutaj tak samo, dystans ten średni, mały, krótki dystans i na koniec nakrętka. Mamy zmontowane już siedzisko i mamy jedną część oparcia. Teraz to będę skręcał i będę wam pokazywał, jak się robi górę tego oparcia, jak skręcić w tym miejscu. Krótszą rureczkę, która nam została, ta, montujemy ją tutaj na środku. Będzie to wzmocnienie tego oparcia. Przepuszczamy ją przez ten drugi regulator do opuszczania poziomu pleców. Pierwsza rurka, wsadzaliśmy ją tutaj,
dłuższa poszła tutaj w pierwszej części filmu. Także pamiętajcie, mamy dwie takie rureczki dystanse. Ta dłuższa idzie na dół, ta krótsza idzie tutaj na środek całego oparcia. Ta dłuższa rurka przychodzi tutaj, w tym miejscu na nią nakładamy te dwie rurki i kręcimy śrubą. Ta krótsza rurka przychodzi tutaj na środek, w to miejsce. No i zostało nam jeszcze zmontowanie tej góry tutaj, tych dwóch rzeczy. I potem będziemy kręcić na to już te czerwone siedzisko i oparcie. Tutaj w tym przypadku, podobnie jak na dole, na tą rurkę główną musimy nałożyć te dystanse. Te, które nam zostały, wkładamy to tutaj i kręcimy środkowe oparcie. O. Trochę tutaj jest zabawy z tą śrubką, żeby ją tutaj wsadzić, ale jak sobie przytrzymacie palcem, wystarczy ją tylko trochę złapać, to potem można już użyć klucza. Najwięcej jest zabawy z tym, żeby ona złapała z pierwszego razu. Wtedy już idzie spoko. O. Chwytam palcem, kręcę i dociągam sobie potem tylko kluczem. Została nam na koniec sama góra, czyli będziemy sobie kręcić to, co nam zostało i potem będziemy montować oparcie. Tutaj nam został ten dystans, wsadzamy go tutaj. Oczywiście przychodzi jeszcze śruba. Tutaj musicie wycelować tak, żeby przeszło normalnie przez tą dziurę i pozostaje dokręcić nakrętkę. Tak jak w przypadku tych poprzednich dwóch, jest zabawa, żeby złapała ta nakrętka z pierwszego, a potem już przez te szczeliny dokręcamy ją. O, jak już złapię, to po prostu kręcimy palcem, a to miejsce z tym nacięciem można sobie potem wsadzić klucz i to dotknąć. Także mamy metodą prób i błędów, trochę z instrukcji, mamy skręcone całą podstawę ławeczki. Także mamy skręconą całą podstawę ławeczki. Tutaj w tym pierwszym miejscu jest ten, czyli na samej górze macie ten duży dystans, on duży i długi. On jest sam, nie ma tu żadnych innych podkładek. W środkowym miejscu jest ta dłuższa rurka, najpierw wchodzi tu w środek, po bokach ma te dwa dystanse i dopiero na to przychodzi śruba i nakrętka. Tutaj na środku to się składa z trzech elementów, w środek idzie ten gruby dystans tutaj, tu idą po bokach te dwa małe dystanse i tu idzie śruba oraz nakrętka. I na samym dole, tak jak w poprzednim tym, też przychodzi najpierw do środka ta mała rurka, która przechodzi przez ten element tutaj, dwa dystanse, śruba i nakrętka. No i teraz będziemy montować te siedziska. To siedzisko jest w odległości od tej
patrzymy na odległość od tej śruby, więc dolne siedzisko jest w odległości 35 mm od tej śruby, musi się zaczynać, a górne 50 mm od tej śruby. Zresztą wszystko macie narysowane w instrukcji. Ja, że rozbierałem już tą ławeczkę, to mam zaznaczone te miejsca z tymi śrubami. Wy po prostu sobie musicie to przyłożyć i dokręcić. Lecimy z kręceniem tych dystansów. Każdą z tych śrub będziecie musieli sobie wkręcić do miejsc, gdzie mają wywiercone, do miejsc, które są zaznaczone tutaj na tym stelażu. No i tak jedną po drugiej montujecie wszystkie te śrubki, tak żeby się siedzisko i oparcie trzymało i ławeczka jest właściwie skręcona. Do montowania tych podstawek siedziska i oparcia możecie sobie użyć wkrętarki, to usprawni cały proces i obrócić ławeczkę tak jak wam wygodniej, więc tak żeby było najlepsze dojście i wystarczy kręcić śruby. Pierwsze musicie odmierzyć tak jak wam mówiłem, a resztę już potem montujemy tak żeby to wszystko pasowało. Dziury są nawiercone przez producenta, więc wystarczy tylko wwiercić się do siedziska, to znaczy wkręcić się do siedziska. Spód już mam przykręcony. Tutaj jak widzicie śrubki są już złapane w tych miejscach. Teraz będę robił oparcie i ławka jest skręcona. Tak jak wam mówiłem wcześniej, ja wiercę te dziury, które było, bo na potrzeby filmu wam rozmontowałem tą ławeczkę. Wy jak będziecie robić to pierwszy raz, to trzeba będzie sobie po prostu to wymierzyć, tak jak wam podawałem, jak jest podane w instrukcji. Ławka jest skręcona. Mam nadzieję, że przyda wam się ten film. Tutaj widzicie, rozkłada się, składa. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze macie ten element rozoplatania nóg. Ławka jest skręcona. Musicie zwrócić uwagę przy montażu tej ławki na te, które śruby idą i które te dystanse idą, w które miejsce, tak jak wam pokazywałem krok po kroku. I wtedy będziecie wiedzieć już jak ją zamontować. Także no montaż nie należy znowu do jakichś najłatwiejszych, ale jak się nad tym chwilę zastanowimy i metodą prób i błędów, jeszcze mając ten filmik, to myślę, że nawet początkującym uda się zmontować tą ławeczkę. Zobaczycie. Mam nadzieję, że ten filmik będzie wsparciem dla was. Jeżeli się podobało, zostawcie suba. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Cześć.